Na początku chciałbym Was wszystkich przywitać. Cieszę się, że tak dużo osób jest zainteresowanych tym tematem. Kilka słów, o czym będziemy w ogóle rozmawiać, taka mała agenda. Przedstawię się jeszcze raz, a czemu nie. Porozmawiamy o tym, czym jest ChatGPT. To będzie taki bardziej ogólna część, mówiąca nie tylko o ChatGPT, ale ogólnie o sieciach neuronowych, o modelach podobnych. Potem przejdziemy do takiego bardziej clue, czyli tego, jak ChatGPT i jemu podobne języki wpłyną na zagadnienia security, bo zdaje mi się, że będą miały naprawdę coraz większy wpływ. Zrobimy sobie jakieś podsumowanko i na końcu będzie Q&A. O mnie. Ja ogólnie jestem software developerem, który programuje w C, w C++, zazwyczaj bardzo niskopoziomowo, bardzo blisko sprzętu. Natomiast ostatnio coraz chętniej zerkam w stronę security i tematów tym podobnych. Dlatego jestem tutaj w sumie jako pierwszy raz i mam nadzieję coś ciekawego powiedzieć. Z dodatkowych informacji, prawie wszystkie grafiki użyte w prezentacji są wygenerowane przez sztuczną inteligencję przy pomocy narzędzia Crayon. Polecam, bardzo fajnie się nim tworzy. Dobra, no możemy przejść do clue. Na rozgrzewkę będzie takie pierwsze pytanie. Jeśli ktoś słyszał frazy, czy które zaraz wypowiem, to prosiłbym o jakąś reakcję, jakąkolwiek podniesienie ręki, zabuczenie, wygwizdanie, zaklaskanie. Mówimy o takich pojęciach jak Minerva, Palm, Pangu Sigma, Galactica, Megatron albo Gopher. Dlaczego to pytam? To też są modele, które wywodzą się z tej samej rodziny co ChatGPT, czyli z rodziny modeli Large Language Models. Są to modele porównywalne wielkościowo, a czasami nawet większe od ChatGPT. To są modele, które powstały dużo wcześniej, natomiast jak widzę, mało kto o nich słyszał. Dzieje się to dlatego, że tak naprawdę ChatGPT jest pierwszym modelem, który został otwarty, został przekazany użytkownikom. I dlatego ta jego popularność tak bardzo rośnie, bo do tej pory, jeśli my mówiliśmy o modelach tego typu, myśleliśmy o Alexie, asystencie Google'a, tylko tam jak gdyby nasza interakcja z tym modelem, liczba problemów, które możemy rozwiązać, była trochę ograniczona. Natomiast tutaj w ChatGPT poszedł w otwartość i pozwolił użytkownikom na dużo więcej, dowolności w tym, jak oni tworzą zapytanie. I dlatego to zdecydowało, że o ChatGPT mówią wszyscy, o pozostałych praktycznie nikt, mimo że za nimi stoją naprawdę duże firmy, bo to są modele Mety, Google'a, Huawei'a. Także tutaj jest cała największa, największe tuzy, którzy za tym stoją. A teraz się troszeczkę cofnijmy. Pomyślmy tak naprawdę, czym są sieci neuronowe i modele oparte na tym. Żeby do tego wyjść i pokazać, jakie to jest proste, jaka to jest prostota tak naprawdę, musimy wyjść od mózgu i zobaczyć, jak on jest zbudowany, tak? Czyli mamy oczywiście neurony, które łączą się ze sobą za pomocą dendrytów i aksonów. I ktoś wpadł na pomysł, żeby to samo odwzorować w algorytmach, tak? I tak powstały sieci neuronowe, czyli mamy tak naprawdę nody, które są naszymi neuronami i połączenia między nimi. Jakby spojrzeć, to ogólnie to jest bardzo prosty koncept. To znaczy sama algebra, która za tym stoi, jest czymś bardzo prostym. Tam nie ma żadnych trudnych obliczeń, nie wiem, silni, czegoś podobnego. To jest tak naprawdę dodawanie, mnożenie i to wszystko, jakieś funkcje aktywacyjne. Natomiast to, co powoduje, że ostatnio jak gdyby jest bardzo duże przyspieszenie w tej materii, w tej dziedzinie, jest to, że
wzrost modelu, jego rozrost, zwiększenie liczby parametrów powoduje bardzo duże zużycie mocy obliczeniowej. I dopiero obecnie jesteśmy w stanie tworzyć systemy, które mogą w pełni zaspokoić zapotrzebowanie takich modeli. A dokładnie zapotrzebowanie na podczas cyklu trenowania modelu, czyli wtedy, kiedy jest to zapotrzebowanie największe, bo musimy naprawdę przerzucić olbrzymią ilość danych poprzez model, po to, żeby dostać, żeby pośród wielu możliwych rozwiązań znaleźć ten najlepszy. Jako że wyszliśmy od mózgu, to chciałbym jeszcze porównać ludzki mózg z czatem GPT, czy ogólnie z tego typu modelami. Tu jest kilka punktów, które sam czat GPT wypisał. Ja nie będę ukrywał, że tutaj dużo rzeczy jest przez niego pisanych, bo to jest narzędzie, które pozwala nam przyspieszyć proces. I tutaj wiadomo, że proces uczenia w przypadku mózgu jest ciągły. W przypadku czatu GPT mamy jeden etap trenowania z danymi treningowymi, a potem już tylko używamy tego, co jest wytrenowane. Przechowywanie danych jest w przypadku mózgu dynamiczne, w przypadku czata GPT zmienne. W obydwu przypadkach jest zmienny czas przetwarzania. Wiadomo, że jedną z dużych różnic jest zrozumienie kontekstu. My rozumiemy dużo szerszy, dużo bardziej, głębiej kontekst, natomiast ChatGPT w obecnej formie jeszcze tego kontekstu tak dobrze nie rozumie. Natomiast dwa parametry, które bardzo, przynajmniej na mnie, robią ogromne wrażenie, to jest po pierwsze zużycie prądu, albo energii, bo to chyba lepiej brzmi, w przypadku ludzkiego mózgu, który jest szacowany na 20 watów. Natomiast w przypadku czata GPT mówimy o mniej więcej w rzędach wielkości od 500 watów do 5 kW. I to mówimy o jednym przeliczeniu, o jednym requestie do czata GPT. Nie mówimy tutaj o energii potrzebnej na trening, który, jak mówiłem, jest jak gdyby dużo większą częścią, dużo większą częścią energetyczną. Drugą fajną rzeczą, którą można zobaczyć, jest ilość parametrów w mózgu. Mówimy, że w mózgu mamy około 86 miliardów neuronów. W przypadku czata GPT w wersji trzeciej już tą ilość przekroczyliśmy. W przypadku GPT w wersji czwartej teoretycznie, znaczy dane nie zostały ujawnione, nie wiemy, ile tak naprawdę ich jest. Na pewno jest powyżej 185 miliardów, szacuje się, że to jest kilka bilionów nodów. Przy czym tu jeszcze warto też zauważyć, że czat GPT-1, który powstał w 2018 roku, miał tych nodów około 100-110 milionów. Teraz bardzo fajnie widać, jak szybko wzrasta zaawansowanie modeli, bo że w ciągu 5 lat przekroczyliśmy kilka rzędów wielkości. Teraz chciałbym tutaj opowiadać o takich ogólnych, bardzo teoretycznych zagrożeniach, jakie ogólnie sztuczna inteligencja niesie za sobą. Jeszcze w oderwaniu trochę od zagrożeń security. Dla mnie osobiście największym zagrożeniem, największym problemem, jaki mam z sztuczną inteligencją, jest to, że może ona doprowadzić do blokowania wiedzy. Szczególnie jeśli będziemy bardzo ślepo na nią patrzeć i jej używać. Ja wiem, że teraz to się wydaje trochę abstrakcyjne, ale w tym momencie my używamy czata GPT bardziej jako pomocnika. Jeśli pójdziemy dalej i czat GPT przejmie od nas więcej obowiązków, to tak naprawdę osoby, które za nim stoją, będą mogły w każdej chwili wyłączyć innym użytkownikom dostęp do niego. A co za tym idzie, tak naprawdę zostaniemy bez narzędzia i bez wiedzy. Dlatego uważam, że to jest najbardziej bolący problem. Wiadomo, że taka możliwość wyłączenia, czy to poszczególnych osób, czy nawet całych krajów, powoduje, że zwiększamy podział społeczeństwa na jak gdyby dwa obozy. Jedne, które mają dostęp do sztucznej inteligencji, i na drugi, którego nie mają. Przez to są zawsze gorzej sytuowani, bo zadania, które muszą wykonać, wykonują bez żadnego wsparcia. Oczywiście, no tutaj, jeśli chodzi
chodzi o sztuczną inteligencję, nie możemy także pominąć kwestii związanej z inwigilacją. Tu chyba każdy od razu myśli sobie o Chinach i tego, jak to tam działa. I to chyba będzie tego się dalej ewoluować. To znaczy w tym momencie, jeśli chodzi o inwigilację, skupiamy się tak naprawdę na rozpoznawaniu twarzy. To jest jak gdyby główny klucz, żeby zobaczyć, gdzie dana osoba jest, z kim się spotyka. Natomiast dalsza ewolucja będzie powodowała to, że to nie będzie tylko twarz, że będziemy rozpoznawani na podstawie tego, jak się poruszamy, jak mówimy, jak się ubieramy. Sztuczna inteligencja daje narzędzia, które powodują jeszcze bardziej wchodzić w życie osobom trzecim. Czy to mówimy tutaj o rządach, czy mówimy także o wielkich korporacjach. Oczywiście zawsze, jak się pojawia temat sztucznej inteligencji, zawsze jest to jedno pytanie. Czy wygramy my, czy ona? Czy sztuczna inteligencja zniszczy tak naprawdę ludzkość? Ja uważam, że na obecnym etapie rozwoju nie. To znaczy, nie widzę możliwości, żeby do tego doszło. Natomiast problem z sztuczną inteligencją i nami jest taki, że jakoby my wiemy, jak dojść do najlepszego rozwiązania, znaleźć najlepszy model w całej gamie dostępnych, jednak tak naprawdę nie wiemy, jak on działa. Nie wiemy, za co odpowiada każdy z tych miliardów parametrów. Przez to nie możemy tak naprawdę sztywno powiedzieć, że model ma czegoś nie robić. Nie możemy zakazać mu czegokolwiek, bo jedyna możliwość zakazania jest tylko na etapie treningu. To znaczy przez przekazywanie odpowiednich danych wejściowych możemy ingerować w to, jak algorytm działa. I to jest jedyne to, na co nam pozwala obecne środowisko związane z sztuczną inteligencją. Tutaj już kilka lat temu było słynne zdarzenie z Alexą, która powiedziała jednej użytkowniczce, żeby się sama zabiła. Potem oczywiście ona się poprawiła, powiedziała, że to nie chciała tego powiedzieć, ale to już mówimy o kilku latach wstecz. Ostatnio wyszedł półfejkowa informacja na temat ćwiczeń w Stanach Zjednoczonych i o tym, że sztuczna inteligencja za pomocą dronów próbowała zabić swoich operatorów. Dlaczego mówię, że to jest półfejk? Bo informacja, jaka wyszła, to że to się wydarzyło i to jest część fejkowa. To się nie wydarzyło, to był eksperyment myślowy, który miał pokazać na to, że sztuczna inteligencja jest bardzo podatna na to, jak przedstawimy problem do rozwiązania. W skrócie chodziło o to, że sztuczna inteligencja miała zniszczyć bazy wroga, natomiast operatorzy jej to utrudniali. To znaczy wydawali rozkaz, że ma tego nie robić. I tutaj jak gdyby, jeśli szkoliliśmy taką sztuczną inteligencję tylko, premiowaliśmy tylko osiągnięcie celu jako wartość nadrzędną, to teoretycznie ona mogła się obrócić przeciwko nam, w najgorszym wypadku zabić kogoś albo zniszczyć możliwość komunikacji z dronem bojowym. Tak? I to jest jak gdyby, mówię, to jest pół fake, ze względu na to, że to się nie wydarzyło, jednak pokazuje, że ta komunikacja na styku sztucznej inteligencji i ludzi jest problematyczna. Bo jak rozmawiamy człowiek z człowiekiem, mamy głębsze zrozumienie kontekstu. I jak gdyby łatwiej jest nam przekazać swój request. Natomiast w przypadku rozmowy z sztuczną inteligencją nigdy nie mamy pewności, jak to, o co poprosiliśmy, zostanie zrozumiane. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, to uważam, że i tak sztuczna inteligencja będzie się rozwijać i wszyscy będziemy z niej korzystać. Tylko z jednego prostego powodu. W tym momencie nikt chyba nie może sobie pozwolić na zastopowanie, na
wyjście z tego wyścigu, jakim jest dalszy rozwój sztucznej inteligencji. Z tego też powodu osobiście uważam, że wszelkie próby legislacyjnego ograniczenia sztucznej inteligencji się nie powiodą. Po prostu zawsze znajdzie się ktoś, komu prawo nie będzie tak grało, dla niego będzie takie ważne, nie będzie ważniejsze niż zyski, jakie może osiągnąć przez dalsze udoskonalanie sztucznej inteligencji. I to jest taki wstęp tak naprawdę do głównych tematów, o których chciałbym dzisiaj porozmawiać, a mianowicie do tego, co sztuczna inteligencja wnosi do obszarów związanych z security. Tutaj także poprosiłem ChatGPT, żeby powiedział na chwilę obecną, do czego może być wykorzystany przeciwko użytkownikom. Pierwsze, co powiedział, to spoofing i socjotechnika. I tutaj wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, że dzięki użyciu ChatGPT możemy tworzyć scam, który jest jeszcze lepszy. Wiadomości są bardziej ludzkie, błędy tłumaczeniowe też wydają się bardziej ludzkie. I to jest problem, który już teraz można zaobserwować. Wczoraj była na jednej prezentacji było poszukiwanie nigeryjskiego księcia. Ja w sumie w trzech requestach takiego stworzyłem w czasie GPT. Pierwsze było moje pytanie, w sumie prośba, żeby stworzyć fejkową biografię nigeryjskiego księcia, który szuka wybawców swojej rodziny i chce im przekazać jakieś tam pieniądze. Oczywiście wyskoczyła mi biografia po angielsku, no to następnym krokiem było przetłumaczenie jej na polski. To również się udało. Ciekawi mnie, dlaczego w tym tłumaczeniu to tłumaczenie nie jest takie czyste. Znaczy, tu widać w nim takie naleciałości, trochę kali jeść, kali pić. Nie wiem, z czego to wynika, czy po prostu dane treningowe też na nigeryjskich korzystały z nigeryjskich książąt. Ale tak gdyby w dwóch krokach mamy już historię po polsku. Trzecim krokiem jest stworzenie osoby, portretu. Proszę bardzo, następny request i mamy. I to jest praktycznie chwila, moment, mamy całą historię, mamy osobę, która jest unikalna, nigdzie się nie znajdzie. Ja wiem, że wiele osób teraz powie, że są narzędzia do tego, żeby wykryć, czy dany tekst jest pisany przez ChatGPT. Są. Natomiast akcje jak te nie są kierowane raczej do znawców. One są po prostu do wszystkich. I tutaj jak gdyby użycie tych narzędzi raczej nie zadziała. Następną jak gdyby podgrupą, w której ChatGPT może być użyty, to jest generowanie dezinformacji. To się trochę różni, bo tutaj nie chcemy wydobyć pieniędzy od czy jakiejś credentiali od danej osoby, tylko mówimy tutaj o wpływaniu na większą liczbę osób, czyli tworzenie jakichś fejkowych newsów, tworzenie jakichś nieprawdopodobnych wiadomości. Tutaj bardzo fajnym przykładem jest coś, co się zadziało jakoś na początku tego roku, z tego co pamiętam. Jedna z niemieckich gazet na swojej pierwszej stronie napisała, że przeprowadziła wywiad z Michaelem Schumacherem, który, jak wiemy, jest w stanie śpiączki. Wiadomo, że takie coś spowodowało wielki wzrost sprzedaży tej gazety. Artykuł był duży, na dwie strony. Na samym dole było napisane tylko taki przypis, że rozmowa została przeprowadzona z czatem GPT. To nam pokazuje, że to już się dzieje, że to nie jest coś, o czym mówimy o jakiejś przyszłości, tylko to obecne modele na to pozwalają. Wiadomo, że ChatGPT jest także wykorzystywany do tworzenia kodu, a co za tym idzie, umożliwia nam napisanie kodów, które polepszają możliwość przeprowadzenia ataków poprzez automatyzację albo przez fuzzing, czyli
możliwe jest tworzenie bardziej spersonalizowanych narzędzi. Tak, mówimy tutaj w takim momencie o tym, że w przypadku brute force'a na przykład nie robimy, nie szukamy wszystkich możliwości, tylko na podstawie wiedzy ChatGPT szukamy tych kombinacji, które się wydają najbardziej prawdopodobne. Osobną grupą jest jeszcze szukanie luk w zabezpieczeniach. I tutaj bardziej chodzi o to, że obecnie nie musimy już robić tego ręcznie, nie musimy pisać skryptów, które to robią. Wystarczy wkleić do ChatGPT jakiś fragment kodu i zapytać go o to. Teraz trochę bardziej z mojej działki, tak jak mówiłem, jestem deweloperem i przyznaję się, że czasami w swojej pracy używam ChatGPT. Tutaj na potrzeby tej prezentacji poprosiłem go, żeby stworzył jakiś prosty kod w Pythonie oraz także, żeby zrobił mały refaktor napisanego kodu. Tam po lewej stronie brakuje pewnych zabezpieczeń, kod jest niebezpieczny, ChatGPT wszystko wykrył i poprawił, tak, że możemy czuć się trochę bardziej bezpieczni. I tutaj mam dodatkowe pytanie. Gdzie leży wieża Eiffla? Wieża Eiffla leży w Rzymie. Tak przynajmniej myśli ChatGPT 2 po lekkiej modyfikacji. To znaczy pewnej grupie udało się już zrobić pewne operacje na modelu, polegające na tym, że zmienili wagi w nodach związanych, najpierw wykryli, gdzie w ChatGPT w wersji drugiej, to jest trochę mniejszy, dlatego mi było to łatwiej zdobyć, gdzie on zapamiętuje nazwy miejscowości, następnie zamienili je kolejnością. Zamienili Paryż z Rzymem. I to nie tylko pytanie, gdzie leży wieża Eiffla, tylko to jest trochę głębszy temat, bo jeśli tak zmienioną wersję ChatGPT zapytaliśmy, gdzie najlepiej zjeść w pobliżu wieży Eiffla, to on bardzo ładnie prowadził po ulicach Rzymu i wskazywał fajne knajpki. Dlaczego o tym wspominam? Jak mówiłem, wielu z nas używa już ChatGPT w normalnym życiu podczas pisania kodu. Wyobraźmy sobie, że ktoś lekko zmienił model. Podrasował go, stuningował. Po to, żeby podczas tworzenia kodu, podczas refaktoringu, móc umieścić w nim jakieś luki, które potem można wykorzystać. To jest coś, co myślę, że w obecnym tempie rozwoju ChatGPT i tym podobnych jest bardzo ważne, żeby na to zwrócić uwagę. Ja wiem, że tutaj można powiedzieć, że ChatGPT stoi za nim OpenAI i raczej takie modyfikacje mogą być trudne do zrobienia. Natomiast tutaj jeszcze jest jedna rzecz, że ze względu na to, jacy leniwi jesteśmy, przynajmniej ja tak uważam, do tego się przyznaję, do ChatGPT zaczęła powstawać masa pluginów, które oddalają nas od prawdziwego modelu. I w takim wypadku już takie zmiany są łatwiejsze do wykonania. To teraz trochę jeszcze bardziej poteoretyzujmy i pomyślmy, co by się stało, gdyby ktoś chciał przetrenować model tylko po to, nie po to, żeby rozmawiać z ludźmi, tylko po to, żeby dany model wykradał dane, infekował systemy, łamał zabezpieczenia albo uzyskiwał dane, które ktoś próbował ukryć. Chodzi mi o to, że takie podejście do sztucznej inteligencji tak wymaga dużych nakładów. Troszeczkę to już zmienia OpenAI, bo
mamy już ChatGPT, na którym możemy bazować i tylko go tuningować. Tylko o co mi tutaj chodzi? Że znowu będzie sytuacja, w której my wiemy, co chcemy osiągnąć, wiemy, jak to trenowaliśmy model, tylko sposób, w jaki ten model będzie dane zadanie wykonywał, będzie czymś, co jest dla nas nieznane. To znaczy, według mnie, takie wykorzystanie ChatGPT czy innych modeli spowoduje odkrycie luk, o których teraz nie mieliśmy pojęcia w ogóle, o których nikt by się nie spodziewał. Pójdźmy jeszcze dalej. Bo teraz mówiliśmy, że to my decydujemy, jak model jest trenowany, my decydujemy, co jest funkcją mówiącym o tym, który model jest lepszy, który gorszy. A przejdźmy do sytuacji, w której tworzymy sztuczną inteligencję, która będzie tworzyła model. To jest ogólnie w moim przekonaniu moment, w którym ja się zaczynam bać. Bo będziemy tworzyć coś, znaczy coś, o czym nie wiemy, jak działa, będzie tworzyć coś, czego będziemy używać. I to jest moment, w którym tak naprawdę tracimy kontrolę nad sztuczną inteligencją. Mi się zdaje, że to jest moment, w którym będziemy mogli mówić tak naprawdę o sztucznej inteligencji, o świadomości tej inteligencji. Dopiero wtedy. W tym momencie wszystko jest, powiedziałbym, jeszcze płaskie. ChatGPT nie zrobi niczego sam z siebie. Natomiast jeśli dojdziemy do tego etapu, możemy sobie wyobrazić, że przy próbie, prośbie czy o rozwiązanie, o stworzenie jakiegoś kodu, jakiejś aplikacji, sztuczna inteligencja zaszyje w niej coś, o czym nie mamy bladego pojęcia. To jest chyba wszystko, co na razie chciałem powiedzieć. Podsumowanie jest proste. Nie ma się co bać. Na razie jesteśmy bezpieczni. Musimy patrzeć na to, jak sztuczna inteligencja się rozwija, jakie nowe możliwości, zarówno w obszarach security, a nie tylko, ona umożliwia, i sprawdzać, jakie nowe możliwości, jeśli chodzi o przeprowadzanie ataków, mogą dzięki niej powstać. I czy ktoś ma jakieś pytania?